Rywal już, ponieważ z nim rozmawialiśmy, już to powiedział, on chce rewanżu. Rozumiem, że pewnie u ciebie sytuacja jest podobna. Przed chwilą miałem wywiad też z inną telewizją i powiedziałem, sam wyprzedziłem, że chcę rewanż oczywiście z nim, jak najszybciej. Wygra lepszy, teraz jest remis. Liczyłem, że będzie dogrywka, tak? Wygra lepszy, idę dalej z kolejnym przeciwnikiem, tak? No właśnie, to jest chyba taki najgorszy rezultat, jaki może się przytrafić. Żadnej satysfakcji nie daje, nawet jeśli ta walka nie była taka zła. Tak, ja myślę, że była dobra. Byłem przygotowany i stójkowo, i parterowo. Założenie było takie, że w stójce będę go sprawdzał, oczywiście. Sprawdziłem, wiedziałem, że będzie bił się w stójce. Dlatego w drugiej wszedłem w nogi i obaliłem, tak? Obaliłem raz. Później zresztą może na rozdźwig, już się będę zobaczyć runda, że nie dał się sprowadzić, mnie sprowadził, obijał. W parterze nie zrobił nic takiego szczególnego, co mogło mi zagrozić. Chciał balachę wyciągnąć, nie dałem. Niektórzy się śmieją, że nie odklepuję, tak? Że nie czuję bólu, ale to wiadomo, to jest sport. Ważniejsze to się zdrowie, by mnie bolało, bym odklepał, nie mówię, że nie. Na pewno będzie rewanż, to jestem, myślałem, że będzie czwarta runda dogrywka. Nie ma. No widzę, że tak masz ochotę tu czwartą rundę stoczyć. Słucham? Widzę, że masz ochotę tu czwartą rundę stoczyć, tak to wygląda. Tak, bo to jest niedosyt, to jest tak, jakbym zdobył czwarte miejsce tuż za podium. Jak się przygotuj... Niedosyt, no czuję niedosyt tak naprawdę. Widać, że duży niedosyt, ogromny wręcz. Niedosyt, czuję się dobrze, sprawnie, wszystko jest okej, nic mnie nie boli. No jest źle, o. I dobrze, bo jest remis, nie ma kontuzji, jadę dalej z treningami. No właśnie, tymi treningami. Gdzie trenujesz? Jakbyś trochę mógł powiedzieć, z kim trenujesz? Jak się przygotowujesz do swoich walk? Przy okazji będę mógł jeszcze pozdrowić kogoś. Na pewno, oczywiście. Trenuję w klubie Mati Mostruda, trenuje mnie Tomasz. Założyciel, współżyciel Arachionu, tak. Trenujemy 5 razy w tygodniu. Robimy stójkę, parter z berserkercami Olsztyn. Jeździmy do nich. Chciałem pozdrowić też Tomka Wertowskiego z zapasu Soku Lubawa, który mnie przygotował do tego pojedynku. Przy okazji... Extreme Hobby, Alfa, Violi, za opiekę lekarską, bratu, wszystkim chłopakom, którzy ze mną się kulali, firmą wszystkim Rost, Graffiti, In The Cage, kogo jest tutaj, mam Dr. Fit i pewne osoby, która jest daleko, mnie nie widzi, na pewno czeka na telefon, że wszystko ze mną jest ok, a była ze mną duchowo. Jakaś, rozumiem, bliska osoba. Bardzo bliska, tak. Na pewno będę dawał siebie jeszcze dwa razy więcej, no... Chciałem zobaczyć jeszcze, no nie mogę. No to w takim razie, skoro teraz nie, to już pewnie jakoś niebawem my też bylibyśmy za tym, żeby ten rewanż był. Co, teraz jakaś chwila odpoczynku i do roboty pewnie. Powiem szczerze, że może sobie tydzień dam, bo nie powiem, trochę się wymęczyłem, tak? 5 razy w tygodniu, niedospanie, wymęczenie, crossfit, siłownia, te inne rzeczy, tak? Zapasy, wiadomo, jakie są ciężkie. Tydzień i jadę dalej. W takim razie życzymy miłej jazdy i czekamy na ten rewanż, bo byśmy też go z chęcią zobaczyli. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję, jeśli się za wywiad, pozdrawiam. Dziękujemy.